środowiska i rolnictwa. Wpłynęło pismo mieszkańców, w którym przedstawiają problemy wynikające z zajęcia pasa drogowego ulicy Plebanka pod postój przy Czekonnych. Zaproponowałem, aby zgłoszonym problemem zajęła się Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego, Ochrony Rolnictwa. Powyższe pisma są do Państwa radnych w systemie e-sesje. Informator, korespondencja. Proszę mnie teraz o komisję budżetu. Cześć, dziękuję. Dziękuję bardzo. Inne komisje spotykały się z doma. Czy ktoś z przewodniczącej komisji zabrał głos jeszcze ewentualnie? Panie przewodniczący, ja chciałabym jako przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury. Przewodzę, panie Ewo. Komisja się nie spotykała. Planowane najbliższe posiedzenie jest na 13 września. Natomiast ja jako przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji uczestniczyłam w nadaniu tytułu, wręczeniu tytułu zasłużony dla gminy Kazimierz dla członków konfraterni Leszka Furtasa i Waldemara Wojciechowskiego. Było to 31 lipca. 1 sierpnia brałam udział w wydarzeniach na rynku upamiętniających wybuch Powstania Warszawskiego i tu chciałabym podziękować bardzo serdecznie organizatorowi, który już chyba już po raz 9 albo 10 te wydarzenia organizuje, panu Marcinowi Pisuli. W tym roku też dołączyli się pracownicy Dzwonnicy Kultury, którzy wsparli działania pana Marcina. Brałam także udział w obchodach święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani przewodniczący. Czy ktoś z państwa przewodniczących chciałby jeszcze zabrać głos? Nie słyszę, nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej złotych i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny, kwota całkowita 3,5 miliona złotych. W dniu 23 sierpnia 2021 roku ogłoszono postępowanie dotyczące sprzedaży betonowych płyt drogowych z rozbiórki z ulicy Krakowskiej. W dniu 26 sierpnia wybrano wykonawcę Goldwood Agnieszka Ambroziak. Cena ofertowa brutto 45 zł 51 groszy za jedną sztukę płyty. W dniu 26 sierpnia 2021 roku zawarto umowę na budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L w Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny. Wartość zamówienia 68 309 zł 49 groszy. Z zakresu nieruchomości gminnych wykonano przeglądy okresowe rocznych, wykonanie przeglądów okresowych rocznych w budynkach stanowiących własność gminy Kazimierz Dolny. Wykonawca Ryszard Paśniczek. Wykonanie przełącza energetycznego na potrzeby zorganizowania jadłodzielni w Kazimierzu Dolnym. Wykonawca firma usługowo-handlowa Surma Czcigor. Kwota zamówienia 1000 zł netto. Remont uszkodzonej części sieci kanalizacji w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Sadowej. Wykonawca MZK Kazimierz Dolny. Kwota zamówienia 9840 zł. Wykonanie prac remontowych w budynku kamienicy gdańskiej polegającej na uszczelnieniu dachu oraz uzupełnieniu płyt kartonowo-gipsowych w lokalu socjalnym. Wykonawca Adam Watras, kwota zamówienia 2000 zł brutto. Remont studni w Mięśmierzu oraz uszkodzonych placozała. Wykonawca Zbigniew Kuzioła, kwota zamówienia 2900 brutto. Wykonanie przeglądów kominiarskich w budynkach będących własnością gminy Kazimierz Dolny oraz udrożnienie przewodów wentylacyjnych w budynkach w miejscowości Skowieszynek,
Wykonawca, zakład komunalski Dariusz Grzesiowski, kwota wynagrodzenia 3690 zł netto. Zostały też zakończone prace szacowania spraw gospodarstwach rolnych z powodu gradu i deszczu nawalnego na terenie gminy Kazimierz Dolny. W dniu 24 sierpnia protokoły zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W dniach 27 lipca oraz 21 sierpnia mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z mobilnego punktu szczepień przeciwko COVID-19. W ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach. 2 lipca sesja sołtysów oraz udział w uroczystościach uruchomienia drezn rowerowych kolejowych w Karczmiskach. 14 lipca udział w uroczystości z okazji powiatowych obchodów Święta Policji oraz udział w spotkaniu zarządu oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym dotyczącym organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych w Rzeszynie. 15 lipca otwarcie festiwalu Kazimierz Nikajszyn, 31 lipca udział w uroczystym otwarciu 15 festiwalu filmu i sztuki Dwa Brzegi, udział w uroczystościach nadania tytułu zasłużony dla gminy, dla członków Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, pana Leszka Furtasa i Waldemara Wojciechowskiego. 1 sierpnia udział w wydarzeniu upamiętniającym rocznicę Powstania Warszawskiego, 13 sierpnia spotkanie zastępcy burmistrza z przedstawicielami Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły w sprawie organizacji tegorocznej imprezy Kazimierskie Winobranie. 15 sierpnia udział w obchodach Święta Wojska Polskiego. 17 sierpnia uroczyste wręczenie listu gratulacyjnego pani Katarzynie Woźniak z okazji setnych urodzin. 26 sierpnia odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola dotyczące przygotowań do nowego roku szkolnego. 27 sierpnia udział w uroczystościach otwarcia 55. Festiwalu Kapel i Śpiewaków. 28 sierpnia udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszynie. I tutaj chciałbym pogratulować naszym jednostkom, bowiem udział wzięło w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych udział wzięło 4 jednostki z terenu naszej gminy, które wystawiły 2 drużyny żeńskie i 2 drużyny męskie. Jeśli chodzi o panie, to zajęły 2. i 3. miejsce w swojej kategorii. Natomiast jeśli chodzi o panów, to jednostka OSP Kazimierz Dolny wywalczyła 3. miejsce w zawodach. Jeśli chodzi o panie, 2. miejsce przypadło jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Rzeczycy, a 3. miejsce jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchoniowie. Jeszcze raz gratulacje i tutaj podziękowania za przygotowanie, zaangażowanie i udział w tych zawodach. 29 sierpnia udział w uroczystościach jubileuszu 35-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Zwiastowania oraz udział w dożynkach powiatowych w Baranowie. Dziękuję, to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Czy są pytania do sprawozdania z działalności burmistrza? Do samego sprawozdania. Proszę pan Janusz Kowalski zgłasza się do dyskusji. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, chciałem zapytać o te kwoty dotyczące złożonych wniosków. Chodzi o przepompownię, kwota 1 200 000. W 2019 roku była to kwota 400 tysięcy złotych, projekt inwestorski. I w tym kwestii mam pytanie, czy zwiększył się zakres inwestycji, czy tej przebudowy tej pompowni, czy jest to wynik wzrostu cen na rynku? To jest pytanie z tego zakresu. No i drugie pytanie, nie wiem, może pan prezes, 3,5 miliona na oczyszczalnie ścieków. W referacie inwestycji otrzymałem informację, że to jest to są wydatki wyłącznie na poprawę działania oczyszczalni. Generalnie chodzi o te kwestie, które były źle wykonane albo wadliwe urządzenia w czasie modernizacji w 2013 roku. Tutaj dopytuję to w tym kontekście, ponieważ jak już pytałem na komisji, no są teraz nieograniczone praktycznie możliwości i jest możliwość skorzystania, żeby załatwić sprawę odprowadzenia wód pościekowych. Projekt plus wykonanie jakiejś formy
odprowadzenia oraz budowa zbiorników retencyjnych. Tak, to o tym wiemy, ale pytanie konkretne, Panie Rado. Pytanie, czy w tej kwestii, czyli pytanie, czy w kwestii projektu z wykonania odprowadzenia wód pościekowych będzie, będzie to w, jest to w planach w następnych naborach oraz budowa zbiorników retencyjnych. To jest pytanie jedno, a drugie, czy zamierza Pan, zgodnie z moimi sugestiami, przeprowadzić badania dotyczące ewentualnej skutków braku odprowadzenia ścieków przez zamulenie starorzecza rzeki Wisły? W tej kwestii zwracałem się w 2019 roku. Dobrze, odpowiadam na pierwsze pytanie, bo później zapomnę, o co mnie pan pytał. Jarosz, odpisał mi pan prezes. Proszę? Nie, mówię, może zacznę odpowiadać po kolei, bo później zapomnę, o czym mnie pan pytał, bo tak długo pan zadaje te pytania. Więc pierwsza rzecz... No dobra, proszę. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o koszty pompowni, to jak sam pan zauważył, wycena była wykonywana w 2019 roku. Tam było około 500 000, tak. Kosztorys bardzo zresztą orientacyjny przewidywał kwotę rzędu 500 000 złotych. Natomiast my, składając wniosek w ramach Polskiego Ładu, tą kwotę podnieśliśmy z tego względu, że jak pan zauważył, stawki w budownictwie znacznie poszły w górę. Ceny poszybowały drastycznie. Każdy, kto w tej chwili ma jakieś prace budowlane, prowadzi jakieś prace budowlane, wie, że w niektórych zakresach to jest 100%. Poza tym, tak na dobrą sprawę, nie wiemy, jaki zakres robót będziemy musieli wykonać przy remoncie tej pompowni. Oczywiście tutaj w tym przypadku nastawiamy się jak najgorsze, czyli jak najszerszy zakres, który pociągnie ze sobą jak najwięcej pieniędzy, stąd tą kwotę wywindowaliśmy maksymalnie do takiego poziomu, jaki jest właśnie, który przedstawiłem, który został wskazany we wniosku. Oczywiście pieniędzy, których nie wykorzystamy, czy zakres prac będzie mniejszy, no to te pieniądze zwrócimy. Natomiast no, lepiej jest tutaj wnioskować o większe środki, o zabezpieczenie większych środków na inwestycje niż mniejszych. No, to jest chyba zrozumiałe dla wszystkich, więc nie będę się nad tym rozwijał. Jeśli chodzi o zakres prac odnośnie oczyszczalni ścieków, analizę przeprowadził Miejski Zakład Komunalny i taką informację od nich otrzymaliśmy wraz z szacowaną wartością planowanych robót. Tak jak w pierwszym przypadku podchodzimy do tego z dużą rezerwą, tak jak mówię, bardzo z dużą rezerwą, z dużą ostrożnością zabezpieczamy środki jakby przewyższające planowane wydatki na maksymalnym poziomie, chcemy po prostu je zabezpieczyć z tego względu, żeby później ich nam nie zabrakło. I trzecie pytanie dotyczyło kanału odpływowego. Wspólnie z zakładem komunalnym, ze spółką, cały czas nad tym pracujemy. Tam jest kwestia też uzgodnienia z Wodami Polskimi, bo jak Państwo wiecie, znaczna część tego kanału biegnie, musiałaby biec po terenie, który nie jest własnością gminy Kazimierz Dolny, w związku z tym wymaga też zgód właściciela, w przypadku spółki Wody Polskie. Chcielibyśmy się, nie ukrywam, że dla nas idealnie by było, gdybyśmy się kosztami tego kanału odpływowego na terenie Wód Polskich podzielili, ponieważ no, wykonujemy projekt na terenie naszej działki, odprowadzamy do Starorzecza. No, dalej w jakiej formie te ścieki będą odpływały do głównego nurtu Wisły, no to jest kwestia wielu uzgodnień. Także nad tym pracujemy, natomiast w tej chwili za wcześnie jest robić projekt. Tym bardziej powiem, kolejny projekt. Jeden już był wykonany i stał się klasycznym pułkownikiem, więc ja do tego typu działań podchodzę z dużą rezerwą. Już sztuka zrobić pułkownik za 50 tysięcy czy 60 tysięcy, którego się później nie da zrealizować z wielu względów. Taki przypadek mieliśmy, stąd prace projektowe uruchomimy dopiero wtedy, kiedy będę miał pewność, że ten projekt pozwoli nam na realizację zadania.
To tyle z mojej strony. Dziękuję. Czy mogę uzupełnić pytanie, panie przewodniczący? Tak, proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, dwa pytania. Jeszcze w kwestii tych projektów, no, jest to też duża możliwość i wręcz warunkiem doprowadzenia wody do miejscowości Okale jest, jak powiedział pan prezes, kierownik budowa ujęcia wody w Cholewiance. Czy w tej kwestii są są jakieś działania przez magistrat robione? To jest pierwsze pytanie, aby to ujęcie było wykonane. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa związana właśnie z Starorzeczem Rzeźnicy. Od lat jest sugestia mieszkańców Górnej Miebowatnicy, że Starorzecze zostało zamurowane podczas inwestycji związanej ze stacją narciarską. Czy Miejski Zakład Komunalny bądź pan rozważa możliwość dokonania analizy badań, żeby potwierdzić bądź wykluczyć taką możliwość? Dziękuję. No to zacznę od ostatniego pytania. Jeżeli chodzi o to, żeby potwierdzić lub wykluczyć czyjeś podejrzenia, no to pan wybaczy, ja w tej chwili mam wiele ważniejszych spraw do uporządkowania na terenie naszej gminy Kazimierz Dolny, niż się zajmować weryfikacją czyichś plotek czy pomówień. Myślę, że w tej chwili ponoszenie kosztów, żeby potwierdzić lub wykluczyć jakąś tezę, jest zbędne. I ja bym się bardziej skupił na prowadzeniu działań, których efektem będzie wykonanie tego kanału odpływowego. I zamiast wydać kilkadziesiąt tysięcy na jakąś analizę, no to pan wybaczy, ale wolę robić projekt. I ja wiem, że pan lubi takie domysły snuć i tak dalej, ale to pozostawiam tylko panu. Mnie w to proszę nie włączać. Jeśli chodzi... A drugie pytanie, jak brzmiało? O Okale i Cholewianka, tak. Jeśli chodzi o Okale i Cholewiankę, oczywiście, kiedy tylko będziemy możliwość wykonać dokumentację techniczną, kiedy będziemy mieli możliwość realizacji tego zadania fizycznie, to jak najbardziej będziemy składać o dofinansowanie. W tej chwili w tych naborach, które, przepraszam, do naborów, które były ogłoszone, złożyliśmy wnioski, aplikowaliśmy z takimi zadaniami, na które mamy dokumentację, bądź dokumentacja może być w każdej chwili zaktualizowana, czy w miarę szybko, sprawnie przygotowana. Nie uwzględnialiśmy ze względu na krótki czas składania wniosków planów bardziej dalekosiężnych, które wymagają tutaj z naszej strony prowadzenia szerszych działań związanych na przykład z przygotowaniem dokumentacji, z uzyskaniem stosownych pozwoleń itd., itd. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, jedno zdanie mogę? Jedno pytanie, proszę. Zdanie rozbudowane. Panie burmistrzu, to w kwestii tych mułów to nie jest domysł, to nie jest również jakieś widzimisię, tylko w przypadku, kiedy by się to potwierdziło, że paru rzeczy jest zamulone, odpowiedzialność na wykonanie tej inwestycji spoczywałaby na inwestorze. Dziękuję. I pan dobrze o tym wie. Dziękuję bardzo panu radnemu. Dotarł od nas pan Krzysztof Mielatka, dobrze słyszę. Panie Krzysztofie, jest pan obecny? Dzień dobry, witam. Już jestem. Tam. Dzień dobry, witamy. Witam, rozumiem. Witamy pana Krzysztofa. Czy ma pan jakieś pytania do tego punktu? Czy jest sprawozdanie działalności burmistrza? Czy następny punkt? Jeżeli jestem przy głosie, to chętnie bym dopytał o ujęcie, ewentualne ujęcie na Cholewiance. Może nie tyle dopytał. Przepraszam, czy mogę mówić? Proszę, to pytanie do sprawozdania z działalności burmistrza, proszę bardzo. Tak, w sprawie ujęcia na Cholewiance ostatni, to ad vocem w takim razie, ostatni temat poruszany. Czy gmina nie powinna przeprowadzić chociażby jakiegoś wstępnego audytu wewnętrznego, który raczej nie będzie się wiązał z żadnymi kosztami? Chodzi o to, żeby rzeczywiście się pochylić, nie wiem, jaki zespół wewnętrzny w urzędzie powołać i przemyśleć, jakie dokumenty są potrzebne,
jak widać, co jakiś czas pojawiają się nowe środki i w momencie, gdy nie podejmiemy żadnych działań, to zawsze to ujęcie będzie w sytuacji, gdzie potrzebujemy bardzo długiej drogi projektowej, prawnej, żeby w ogóle ruszyć, czyli sobie ciągniemy się na przegranej pozycji. Czyli nie należałoby już mieć opracowane w głowie na papierze plan, jak do tematu podejść, co po kolei trzeba zrobić, żeby właśnie w przypadku pojawienia się środków być przygotowanym. Ja rozumiem, że to pewnie się nie wydarzy w ciągu miesiąca, dwóch, ale żeby tego typu pracę zacząć podejmować. Dzień dobry Państwu, Bartek Godlewski, zastępca burmistrza. Ja odpowiem na to pytanie. Otóż tak, taki plan w urzędzie już dawno powstał. Pan prezes NZK dostał również zlecenie przygotowania otwarcia ujęcia w Cholewiance. W tej chwili, jak Państwo dobrze wiecie, mamy finansowanie na remont ujęć na Węgiercu i w Zbędowicach. W następnej kolejności pan prezes Szabłowski będzie zajmował się pozyskaniem zezwolenia wodnoprawnego na ujęcie w Cholewiance oraz potrzebami, które są związane z na pewno z nowymi pompami, prawdopodobnie być może z pogłębieniem odwiertów. Pan prezes doskonale zdaje sobie z tego sprawę, wierzy na to w swoich zadaniach, także to jest przygotowywane i w kolejnych naborach w przyszłości będziemy na pewno o środki w tej sprawie aplikować. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Leszek Lęga. Ja chciałbym dopytać o sprawę tej przepompowni na ulicy Sadowej, bo tutaj pan burmistrz występuje o to na przyszły rok, na dofinansowanie, natomiast z tego co pamiętam, w budżecie tego roku mamy na to pieniążki. Czy coś w ogóle jest realizowane? Ja sobie nie przypominam, żebyśmy te pieniążki zabierali z przepompowni na ulicy Sadowej. Jak to wygląda ta sytuacja? Szanowni Państwo, otóż po ulewnych deszczach w miesiącu czerwcu ta przepompownia wymagała pilnej interwencji. W związku z tym ten remont w niezbędnym zakresie przeprowadził Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym za kwotę blisko 10 tysięcy złotych, którą też to przedstawiałem w moim sprawozdaniu. Natomiast jeśli chodzi o sam remont przepompowni, ogłaszaliśmy przetarg, natomiast kwoty, które wykonawcy składali w tym postępowaniu, znacznie przekraczały zabezpieczone środki, tam blisko 100%, jak mi pamięć nie myli. Więc postanowiliśmy wystąpić z wnioskiem przez BGK w ramach Polskiego Ładu, aby uzyskać dofinansowanie na ten cel. Ta pompownia po tych pracach konserwacyjnych, remontowo-konserwacyjnych Miejskiego Zakładu Komunalnego na dzień dzisiejszy pracuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do sprowadzenia z działalności burmistrza? Nikt się nie zgłasza, proszę Państwa. W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, punktu 6. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo o zabieranie głosu, zadawanie pytań. Proszę bardzo, pani Ewa Wolna. Ja mam pytanie. Dostaliśmy zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia 6 września, wyjazdowe takie posiedzenie. Tam jest kilka punktów, które musimy się nad nimi pochylić na tej komisji. Natomiast zabrakło mi tam punktu dotyczącego ulicy Szkolnej, a wiem, że o tym wcześniej była mowa, że komisja także zobaczy, jak wygląda sytuacja na ulicy Szkolnej. Czy nie ma tego punktu, w ogóle jest wyrzucony z programu komisji, czy po prostu gdzieś mi to umknęło? To tyle, dziękuję. Do kogo to pytanie, pani Ewo? Ja nie układam programu przewodniczącej komisji. Tak, ja, pani,
Pani Renaty dzisiaj nie ma właśnie na sesji, znaczy nie uczestniczy w sesji, ale myślę, że może na komisję jakoś, przecież będziemy jechali z Plewanki czy z Lucy Doły, możemy zajechać, nie ma to chyba problemu, także podjedziemy na ulicę Szkolną. A bo mieszkańcy też no, uczestniczyć jakby w tych oględzinach, bo dopytywali się o to. Więc myślę, że mogę im potwierdzić, że komisja zatrzyma się na ulicy Szkolnej także. No chyba nie będzie z tym problemu, Pani Ewo, także jadąc z Dołów czy z Gór, zajdziemy na ulicę Szkolną. Kwestia może jeszcze godzinowo, po której było po godzinie, no, ale to chyba tam jak mieszkańcy zobaczą, że jakaś komisja chodzi, no to wyjdą. No, to organizacyjnie ogarniemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Dołęga, proszę bardzo. To poruszyła Pani Ewa. Mam pytanie, dlaczego to posiedzenie odbywa się o godzinie 12, a nie tak jak zwyczajowo o 15? To nie ukrywam, że no będę miał problem troszkę z uczestniczeniem, a chciałbym na tym być. No nie wiem, tylko to pytanie do Pani chyba przewodniczącej komisji, nie wiem, czy tak pasowało, także ja też na to badanie Pan nie odpowiem, Pani Leszku. Ja sobie zdaję, że Pan nie odpowie, no ale rzucam... Proszę, Pan Burmistrz. Panie Radny, ja mogę tylko od siebie dodać. W spotkaniu będą uczestniczyć też przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg. Dostali zaproszenie i być może stąd ta godzina. Także to nie jest tylko spotkanie radnych w terenie, ale tak jak wspomniałem, między innymi zapraszamy przedstawicieli PZD, bo chcemy porozmawiać z nimi na temat odwodnienia ulicy Doły, ulicy Kwaskowa, przepraszam, dobrze mówię, ulica Kwaskowa Góra oraz Czerniaw. Stosunkowo wcześnie jest to zaplanowane, bo myślę, że troszkę czasu nam ta wizja w terenie no, zabierze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowny Panie Radny, ze względów technicznych po prostu, żeby inni pracownicy innych instytucji zmieścili się w godzinach pracy i żeby jeszcze było na dworze widno, ponieważ teraz robi się coraz ciemniej. To oczywiście żart. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Pan Jakub Pruchniak. A wcześniej widziałem Pan Krzysztof Nieradka. Chyba chciał zabrać głos. To znaczy widzę tylko Pana na tablicy, także udzielam Panu głosu. Dziękuję bardzo za głos, Panie Przewodniczący. Ja mam pytanie do Pana Prezesa. Nie wiem, czy słyszę Pana Prezesa Szabłowskiego. Tak, słucham. Tak jestem. Dobry, Panie Prezesie, mam takie pytanie, czy planuje Pan w przyszłości zakupić jako spółka w ogóle planuje zakupić tak, żeby dojechać w trudniejsze miejsca w terenie gminy i wypompować nieczystości zbiornik administracyjny z jakimś traktorem? Czy Pan planuje coś takiego w przyszłości, jakieś takie zakupy? Bo mieszkańcy to dopytują, no bo akurat u nas w Wierzchoniowie jest takie miejsce, mieszkańcy prosili, żeby w tej sprawie też jakby zapytać, tak? Tak, rozumiem. To znaczy, jeżeli chodzi o ciągnik, to tak, kupujemy. Właśnie za chwilkę będziemy ogłaszali przetarg na zakup ciągnika. To głównie będzie służył do akcji zimowej tutaj, do której będziemy chcieli przystąpić. Natomiast szczerze powiedziawszy, nie myślałem o zakupie na razie beczki asenizacyjnej. Po prostu ze względu na koszty. Być może jak sytuacja finansowa spółki się nieco polepszy, no to rozważymy taką możliwość. Na chwilę obecną priorytetem dla nas jest zakup nowego traktora, ponieważ ten stary już w bardzo kiepskim stanie jest i tak jak powiedziałem wcześniej, do akcji zimowej nam będzie głównie służył. Dobrze, dziękuję za tę informację, Panie Prezesie. Natomiast czy jest szansa na to, żeby spółka w jakiś sposób pomogła mieszkańcom, bo dojazd to akurat do dwóch posesji na terenie miejscowości Wierzchoniów, o których wiem, że jest problem z wywozem, jest dość utrudniony, dlatego że jest dość stroma góra i te firmy, które świadczą takie usługi, to nie chcą się podjąć jakby wjazdu. No i dobrze by było w jakiś sposób wesprzeć tutaj mieszkańców, żeby mogli tak naprawdę te nieczystości od siebie tam wywozić. Tak? Pytanie, czy jest Pan w stanie w jakiś sposób, nie wiem, zadziałać, pomóc, rozważyć to, żeby nie wiem, czy jak najszybciej tak naprawdę zaopatrzyć tą spółkę w taki zbiornik, bo myślę, nie wiem, czy akurat w innych miejscowościach, nie mam żadnej informacji, czy w innych miejscowościach jest taka potrzeba,
Ale u nas akurat w Wierzchoniowie tak się składa, że no taka potrzeba jest. Czy w tej kwestii na jakąś pomoc mieszkańcy mogą z Pana strony liczyć? I spółki oczywiście. Dobrze, ja jutro porozmawiam z panem kierownikiem krajewskim, jak to wygląda. Być może tam pojedziemy w teren, zobaczymy, jak sprawa wygląda na miejscu, ponieważ no, tak jak pan powiedział, że skoro firmy komercyjne nie chcą tam, czy jest utrudniony przejazd, to nie wiem, czy my będziemy dysponowali takimi środkami, nawet jeżeli byśmy hipotetycznie zakupili ten deszkowóz, czy my po prostu będziemy w stanie tam dojechać. Także ja się rozeznam pewnie jutro w terenie, nie? Tam pojedziemy z panem kierownikiem i zobaczymy, jak to po prostu wygląda sprawa. To pan powiedział Wierzchoniów, tak? Dokładnie, jakieś konkretne adresy? To znaczy na adresu teraz panu nie powiem dokładnego, bo nie pamiętam akurat z głowy, ale jeżeli pan zadzwoni do mnie, to nie musimy teraz na forum sesji, natomiast prosiłbym o wszystko sobie tutaj, ten temat, dobra, jeżeli był na miejscu, to byśmy temat załatwili. Okej, to na pewno mogę pytać to, że pojedziemy tam na miejsce, po prostu zobaczymy, jak sprawa wygląda. Serdecznie dziękuję. Nad tematem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań od Państwa radnych. Jeszcze przyciemnie. Tylko mój przycisk też nie za bardzo działa. Jak widzę, niektórzy widzą, że się zgłaszałem, ale chyba publicznie. Niech pan, proszę bardzo, bo pan Janusz się zgłasza, ale proszę bardzo, panie Krzysztofie. Właśnie w sprawie tej wizytacji i sprawdzenia również dróg, w tym Czerniaw, zgłaszałem to wielokrotnie. Duże prawdopodobieństwo niestety, że właśnie te godziny uniemożliwią mi uczestnictwo. Zobaczę, postaram się być. Ale gdybyście Państwo oglądali ulicę Czerniawy, to należy zwrócić uwagę przynajmniej na jeden przepust. Tam jest ich więcej, ale to jest dosyć ważna sprawa. Mamy tak naprawdę na całej długości rów odwadniający, który również zbiera wody ze źródełka. I praktycznie dzisiaj jadąc, no, przy dużych opadach, rów jest praktycznie pusty, tam troszkę tej wody idzie. 3/4 wody opadowej przemieszcza się drogą i to tylko z tego powodu, że nie ma możliwości spłynąć do rowu. Tam rzeczywiście powiat, nie wkładając dużych kosztów, jest w stanie pomóc. Tam trzeba odpowiednio uformować, umożliwić tej wodzie przejść przez krawężnik pod chodnikiem. No, jest to trochę roboty, ale to nie są duże prace. Jeden z przepustów, tam gdzie jest prowadzona teraz budowa, numeru nie będę znał, po prawej stronie, no, jest niedrożny, tam się po prostu przelewa wierzchem już chodnikiem. No i następna sprawa, jeżeli chodzi o ten wóz asenizacyjny, bardzo słuszna uwaga radnego. Rzeczywiście w przyszłości ważną rzeczą jest, żeby w gminie tego typu wóz był niekoniecznie duży, bo te duże mają firmy prywatne, jest coraz więcej oczyszczalni, to może być tak naprawdę dosyć małej pojemności zbiornik, tak by mi się wydawało, to trzeba było ocenić na rynku, ale ulic, gdzie mamy wąsko, gdzie jest trudno dojechać, to jest naprawdę dużo, jest coraz więcej miejsc, gdzie właśnie te duże beczki mają trudności dojazdowe ze względów terenowych, także ta sprawa jest dosyć ważna i należałoby się jej przyjrzeć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Kowalski. Ja mam najpierw pytanie do pana prezesa. Takie krótkie. Zapowiadał pan, czy sugerował pan powołanie, czy zorganizowanie komisji w celu wyjaśnienia różnych wątków związanych z oczyszczalnią ścieków. Czy to w dalszym ciągu jest aktualne, czy z jakichś powodów pan zrezygnował z tego pomysłu? To jest rzecz taka i może by była taka możliwość, aby pan no, przygotował jakieś wstępne analizy w perspektywie następnych lat, jakie działania są potrzebne, konieczne dla tej oczyszczalni. Tutaj nie bez powodu mówię o tych zbiornikach retencyjnych do wód pościekowych, już nie odnoszę się, bo burmistrz zapewnił, że to będzie realizowane, ale jednym z kluczowych mankamentów naszej oczyszczalni, która była
sygnalizowana już w 2003 roku, jak była oddawana po kapitalnym remoncie czy modernizacji oczyszczalnia ścieków, która bez zarzutów działała od 70., od początku lat 70., była budowa zbiorników retencyjnych dobowych i buforowych. To też koszt jest znaczny, ale czy teraz, czy pan w ogóle rozważa taką możliwość? To oczywiście może nie jest pytanie na teraz, ale w kontekście tej komisji, która miała być, no warto by było, żebyście państwo byli przygotowani do takiej rozmowy i takiej dyskusji, czy to będzie w ogóle brane pod uwagę. Bo jeżeli nie będzie brane pod uwagę, to tak jak, co jest do przewidzenia, z czasem będzie trzeba myśleć o podłączeniu gminy Kazimierz do Puław, co i to nie jest fikcja, ponieważ nie ma możliwości już podłączenia czy zagospodarowania obecnych ścieków na właściwym poziomie. Ale to tak na marginesie. To jest takie pytanie do pana, a potem przejdę do pytań dla pana przewodniczącego i do pana burmistrza. Czy mogę prosić o odpowiedź, panie prezesie? Mogę, panie przewodniczący? Proszę bardzo, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Więc, panie radny, to nie jest tak, że zrezygnowaliśmy z komisji, z tego zespołu do spraw oczyszczalni. Natomiast zespół się nie spotykał ze względu na okres wakacyjny. No uznałem po prostu, że mogą być trudności w zebraniu wszystkich członków, no a dobrze było, żeby no, wszyscy zainteresowani członkowie tego zespołu uczestniczyli. Także niebawem już, to mogę obiecać, państwo otrzymacie takie zaproszenie na pierwsze spotkanie tego zespołu razem z planem działania, z porządkiem obrad. Myślę, że zaczniemy po prostu najpierw od przedstawienia panom sytuacji, w jakiej znajduje się oczyszczalnia ścieków i jakich wymaga dalszych inwestycji i poprawek. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o odprowadzanie tych ścieków do tego nieszczęsnego starorzecza, to chciałbym poinformować państwa, że 17 sierpnia mieliśmy wizytę przedstawicieli Wód Polskich, konkretnie z RZGW w Warszawie. Państwo przyjechali tutaj, byliśmy na miejscu zobaczyć ten cały teren. Państwo porobili sobie notatki służbowe, dokumentację fotograficzną tego obszaru. I w tym momencie czekam na zaproszenie, bo chciałem się spotkać z panią dyrektor RZGW w Warszawie właśnie w tej sprawie. I jestem zapisany w kolejce, czekam po prostu na telefon, kiedy będzie można do pani dyrektor pojechać i myślę, że już sobie tutaj szerzej omówimy z panią dyrektor tą sprawę. Jakie możemy mieć wyjścia, bo ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy to mogli zrobić bez współpracy z Wodami Polskimi. Więc tutaj podejrzewam, że już na tym spotkaniu, które się w Warszawie odbędzie, myślę, że wkrótce będę mógł państwu coś więcej powiedzieć, jaki jest stosunek, jakie jest stanowisko RZGW w tej naszej sprawie tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mogę kontynuować, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, temat toalety przy Korzeniowym. Jak możemy ten temat rozwiązać? To jest pierwsze pytanie. Jakby pan mógł mi odpowiedzieć, to jest jedna rzecz. Drugie pytanie mam do pani radcy prawnej. Nie wiem, czy pan mi odpowie na to pytanie teraz, czy po... Może pytanie odpowiedź? Ale nie, no tak, ale o co pan pyta konkretnie? Toaleta miała stanąć, nie wiem, czy pan wybaczy, tam rozmawiałem z MZK, rozmawiałem z panią Krystyną. I tyle, no prowadzone są działania, żeby ona tam jak najszybciej została ustawiona. No panie burmistrzu, ja rozumiem to, ja rozumiem wszystko, ale wie pan, no kończy się sezon. Przez cały sezon nie było toalet. No, na litość Boga, to aż mi przykro mówić o tym, bo wiem, że pan nie powinien się tym zajmować, ale no do kogo ja mam pytać, jeżeli dzwonię, piszę wnioski, jakieś wnioski o interwencję, no większość jest załatwiany już bardzo dobrze, nie ukrywam. No, słucha nas pan prezes, bardzo proszę o podjęcie zdecydowanych działań bardziej niż miało to miejsce do tej pory. Dziękuję. Tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. Dobra, to ja mam teraz pytanie do pana burmistrza też będę miał, ale na razie mam jeszcze do pani radcy prawnej. Mogę?
panie burmistrzu? Proszę bardzo, panie radny. Panie radco, czy pani opiniuje decyzję, dokładnie mówię w sprawie zajęcia pasa drogowego w ulicy Rynek? Mówię to w kontekście tym, co stwierdziła Państwowa Straż Pożarna, że decyzję na zajęcie pasa drogowego dla ogródków kawiarnianych i Meleksów są niezgodne z prawem, czyli zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi. No to jest pierwsza rzecz. Druga decyzja... A czy to jest taką decyzję? Halo? Byłem coś czy mi przerywa. Czy chodzi o konkretną decyzję? Nie chodzi mi o konkretne. Mi chodzi o sprawy związane z decyzjami w rynku. Jest ich trzy było decyzje. Nie opinuję wszystkich. No, no to będę miał pytanie do pana burmistrza. Czy pan w ogóle korzysta z pomocy prawnej? Ponieważ no jest to trochę kompromitujące. Uderza w wizerunek urzędu. Natomiast z drugiej strony no, zagraża bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi. Inną kwestią jest sprawa też decyzji na zajęcie pasa drogowego, gdzie burmistrz odmawiał wydania decyzji na postój jednego z meleksów koloru pastelowego, żeby była jasność. I w zastępstwie SKO wydało decyzję. To też kompromituje urząd. No, uważam, że bardziej elokwentna powinna być obsługa rady. Obsługa... Jakieś pytanie, panie Januszu, konkretne? Pytanie konkretne, panie radcy. Proszę, sprecyzowanie. Tak. Więc pytanie polega na tym, czy pan burmistrz korzysta z pomocy prawnej, jeżeli tak, to z jakich prawników, którzy pana wprowadzili w błąd w tych kwestiach. To jest pierwsza rzecz. I żeby kontynuować, chcę się dowiedzieć, panie burmistrzu, może to pan zastępca powie. Słyszałem, że jest mnóstwo wniosków od pana Remigiusza Jerzewskiego dotyczące usterek w szkole. Na czym te poważne usterki dotyczące szkoły polegają? Na jakie kwoty one opiewają? I czego dotyczą? To by były pytania do burmistrzów. Teraz będę miał pytania do pana przewodniczącego i do pani skarbnik i do pani. Ja odpowiadam, tak, korzystam z obsługi prawnej w różnych aspektach, kwestie wydawania decyzji administracyjnych na zajęcie pasa w obrębie ulicy Rynek, jak pan doskonale wie, nie ja zainicjowałem, kontynuowałem to, co wcześniej wydawali moi poprzednicy, natomiast jeżeli chodzi o mnie, to podjąłem działania, których celem jest uporządkowanie tej całej sytuacji. W związku z tym przygotowujemy też kompleksową organizację ruchu zgodną z zaleceniami Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach. Organizację ruchu, która została pozytywnie zaopiniowana przez Komendę Powiatową i to są moje działania. Także tyle mam w tej sprawie, jeśli chodzi o wyjaśnienia. Okej. Dziękuję. Proszę. Panie przewodniczący, teraz mam pytanie do pana. Mogę? Proszę bardzo, czekam na pana. Panie przewodniczący, czy pan widzi jakąś możliwość pomocy radnym w zakresie umożliwienia sprawnego, bez przeszkód, bez terroryzowania radnych pełnienia funkcji mandatu? Zapewne pan słyszał o tym, że pana Rybczyńskiego nawiedził wiceprezes Stowarzyszenia Kupców, pan Świderski z Tercu, i sugerował mu, że jeżeli będzie dalej aktywny w cudzysłowie w Radzie, to będzie miał kłopoty związane z nieodebraniem budynku. To jest ewidentne groźby. Dalej sugerował mieszkańcom, że kwota na dom seniora, jakby to się fachowo nie nazywało, te pieniądze w kwocie ponad 1 000 000 zł zostaną przekierowane dla miejscowości Okale, głównie dlatego, że pan radny Rybczyński jest, no, nie szanuje burmistrza, czy nie umie współpracować z burmistrzem, no mniejsza z tym. Taki był przekaz. No i najgorsze jest to, że to wszystko, co było sugerowane
przez pana i oraz inne osoby mieszkańcom Parchaty zostało spełnione, czyli pieniądze na dom seniora w Parchaty zostały przekierowane do Okarta. Ja, panie przewodniczący, również mam problem, ponieważ nie dość, że otrzymuję pisma przedsądowe w sprawach, które składałem, które mają stricte związane są z moją działalnością jako radnego. Stricte. I czy pan widzi jakąś możliwość, nie wiem, pomocy nam, czyli działań takich pana, abyśmy mogli bez przeszkód pełnić, sprawować mandat radnego, dbać o interes mieszkańców, zabiegać o z troską o wszystkie sprawy, które wokół nas się dzieją. To jest takie pytanie do pana i pytanie również, czy istnieje taka możliwość, że radca prawny gminy udziela pomocy prawnej radnym. Między innymi doradztwa, jakieś tam, nie wiem, pism, sugestii, nie wiem, czegokolwiek. To jest kwestia do pana. Takie pytanie mam do pana. Panie burmistrzu, jeszcze dwa pytania, jeden do pani. Że pan opowiem krótko, bo później zapomnę, wie pan, co mam pan powiedzieć, bo mówi pan tak dużo, że ja naprawdę, wie pan, nie ogarniam czasami, co pan mówi. Mówi pan coś, mówi, wraca pan do poprzedniej sytuacji, do nowej sytuacji. Powiem panu szczerze, że nie znam sytuacji pana, kogo tam było, pana Rybczyńskiego i pana kogo? Sidzieckiego, tak? To już dobrze słyszałem, tak? O to pan chodzi, o tę sytuację? Halo, halo, czy pan słyszy? Pan dobrze słyszy. Ja tylko pytam, czy pan ma możliwość spowodowania takiej sytuacji, aby radni bez przeszkód mogli pełnić, wykonywać... Wie pan, ja moim skromnym zdaniem wszyscy radni bez przeszkód wypełniają mandat, proszę pana, i nie ma takich, tutaj nie widzę żadnych tutaj problemów, wie pan, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, ktoś kogoś zastrasza, no to przecież pan doskonale wie, co z tym zrobić. No ja nie mam wpływu na to, żeby ktoś do kogoś tam przyjechał, pojechał, czy zobaczył, wie pan. Nie mam takiego wpływu. Mogę porozmawiać jako po prostu kolega, jako przewodniczący rady. No i tyle. Proszę pana, też nie chcę się mieszać w jakieś tam prywatne rozgrywki, że takowe są, proszę pana. Także to odpowiem na to pytanie krótko. Jeżeli chodzi o poradę prawną, myślę, że pani radca prawna chyba nikomu nie odmówiła nigdy żadnej porady. Jeżeli ktoś przyszedł, spytał po prostu, ja też kilka razy korzystałem z pani porad. Mieszkańcy korzystali, także myślę, że tu nie będzie problemu, pani rady. Dziękuję. Proszę o pytanie. Dziękuję. Mam pytanie do pani skarbnik. Pani skarbnik, na komisji powiedziała pani, że jeden z przedstawicieli osób prowadzących działalność wpłacił 100 tysięcy z tytułu podatku czy innej opłaty. Chciałbym się dowiedzieć, ile to jest procent, te 100 tysięcy w całym zestawieniu przychodów w tej rubryce. Dziękuję. Panie radny, ja w tej chwili do pana nie odpowiem, ale proszę, proszę pisemnie do mnie wystąpić i ja panu dokładnie wszystko wyjaśnię. Dobrze, dziękuję. Dziękuję również. I ostatnie pytanie do pani Ewy Wolnej, też może też po części do pana przewodniczącego. Czy prawdą jest, pani radna, że otrzymała pani karnety czy wejściuszki na festiwal Dwa Brzegi dla radnych? Chciałbym się dowiedzieć, ponieważ takie pytanie dostałem tutaj od mieszkańców, że pani przewodnicząca otrzymała od zarządu, nie wiem, od przedstawicieli festiwalu Dwa Brzegi dla radnych wejściówki. Dziękuję. Czy mogę odpowiedzieć na to pytanie? Proszę pani Ewo. Tak, to jest prawda. Miałam tak zwaną akredytację. Mam ją zresztą od wielu, wielu lat jako członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza. Dzięki staraniom prezesa. Podobnie jak wielu innych mieszkańców Kazimierza, i których spotykam na seansach filmowych. Ale w żaden sposób nie było to powiązane z Urzędem Miasta czy z moją funkcją w Radzie. To tyle. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Borychowski zgłasza się.
Chcę zadać pytanie, proszę bardzo, panie Jarosławie. Tak, witam jeszcze raz. Chciałem zadać pytanie do burmistrza, do urzędu, do marza raczej takie zapytanie, sugestia. Niedługo kończy się remont drogi Barchatka z Będowice.